Witam Was w moim barze. Dziś kolejny odcinek porównań alkoholowych, alkoholu, który prosiliście, czyli tequila. O tequili nakręciliśmy już odcinek w ramach naszej miniserii Domowy Barek, gdzie wyraźnie mówiłem, co można nazwać tequilą, czym jest tequila, czym różni się tequila 100% błękitna ogawa od tequili 100% agawa, czy też tequili mixto, która tak naprawdę zawiera tylko 51% błękitnej agawy, a 49% czegoś tam. Mówiłem też, co to jest NOM, czyli Norma Oficjal Mexicana. Jest to numer indywidualnie nadawany każdemu producentowi. Ten numer jest na każdej butelce, jeżeli to jest numer oczywiście nadawany matce, tak to nazwijmy. Jeżeli jakaś firma podnajmuje destylarnię, no to wtedy używa tego numeru matki. I dlatego, ku mojemu zdziwieniu, na trzech tequilach znalazłem ten sam numer i na dwóch znalazłem również ten sam, ale już oczywiście inny numer. Porównanie tequil, są to tequile do kwoty 65 zł. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że znajdę ich aż 9 w dostępnych mi miejscach. Prawdopodobnie jest ich troszkę mniej, ale odwiedziłem wszystkie najbardziej znane dyskonty. No i cóż, wszystkie te, no niestety, przy tej cenie muszą być mixto, z wyjątkiem jednego produktu, który nawet chyba tequilą nie jest. Według norm meksykańskich zawartość procentowa tequili musi być, znaczy zaczyna się od 35%, natomiast według norm Unii Europejskiej musi być 38%. Zaznaczam to, ponieważ w dwóch przypadkach mam tequilę, która jest tequilą, która ma NOM, ale ma 35% i to jest do jakiegoś głębszego stwierdzenia, wgryzienia się i zobaczenia, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, testowałem te tequile na dwa sposoby. Pierwszy sposób był sposobem na sucho, a drugi na mokro. Już tłumaczę. Sposób na sucho jest to sposób, który pokazał mi właściciel jednej destylarni tequili i ponoć tak się sprawdza, czyli delikatną ilość tequili bierze się na rękę, następnie się ją rozciera i przede wszystkim sprawdzamy, czy ona się lepi. Jeżeli się lepi, to prawdopodobnie ma zanieczyszczenie. Ta się bardzo lepi. Prawdopodobnie ma dużo zanieczyszczeń, czy też ma dodawany cukier, bo pamiętajmy, żeby alkohol lepiej wchodził, no to dodaje się cukru. W związku z czym z tego powodu się lepi. Ponadto robimy coś takiego i wsadzamy nos i wąchamy. I staramy się wyłapać aromaty. Jeżeli czujemy aromaty plastikowe, no to źle. Jeżeli czujemy aromaty mocno dymne, no to ten nie ten kierunek, to już za bardzo idziemy w kierunku mezcalu. W tequili ja osobiście szukałem aromatów świeżych, takich aromatów rześkich, aromatów marynatów. Tak jest. Jeżeli dobrą tequilę umorzycie palec, to tak jakbyście umoczyli i powąchali, jakbyście wyciągali ogórek kieszony ze słoika. Dosłownie tak to pachnie. W związku z czym, no cóż, mam 9 produktów. Z dyskontów od razu zaznaczę, że odwiedzając Aldiego i Lidla nie znalazłem tam żadnej tequili. Tequile są ustawione w kolejności cenowej, czyli od najtańszej do najdroższej. Pierwsza tequila, ja już ją pokazałem przed chwilą, to jest tequila Pablina. Paby, tam jest by, nie dy, Pablina. I ona została kupiona w Auchan za 37,99. Słuchajcie, za tyle to i dobrej wódki można czasem nie kupić. Sądzę, że po etykiecie, no jest to taka troszkę przaśna, ale ma 38 V w aromatach. No właśnie. Zobaczę, bo przyznam się Wam, robiłem dokładnie tak samo jak zawsze, czyli wstępną degustację robiłem przez 3 dni. Dosłownie. Pierwszego dnia każdą z tych tequil degustowałem, potem miałem odpoczynek i kolejnego dnia degustowałem, żeby sprawdzić, bo ponieważ jeżeli bym to degustował na raz, byłoby to ciężko. Jakbym teraz zaczął degustować każdą z nich, to na każdą próbkę musiałbym poświęcić dobrych parę minut, a prawdopodobnie dochodząc do tamtej próbki, już bym leżał na glebie, czyli byłaby ta trzecia gleba. W związku z czym posiłkuję się moimi ocenami, które zrobiłem do tej pory. Powiem Wam, było ciężko. W niektórych wypadkach naprawdę było ciężko. W związku z czym, słuchajcie, jeżeli chodzi o Pablinę, mogło być gorzej. Jest alkoholowa, ale jest dość świeża i to jest bardzo ciekawe. Ma taki lekki aromat, bym powiedział, orzechowy, ale jest bardzo lekki. Jeżeli chodzi o aromaty
te takich marynatów, co to ja właśnie lubię i co najczęściej spotykam w dobrej jakości tequili, to tu jest nie, tutaj jest malutko smaku. Dość mocno bije alkohol. Ostra i w ogóle jest nietekilowa, no może nie jest w ogóle nietekilowa. Jest jakiś tam posmak, dość długi. No powiem wam, że ona daje radę w pewnym sensie. Oceniać bym ją na pierwszy rzut oka, oceniał jako, że tak powiem, w skali od 1 do 9 oceniłbym ją najniżej, a tymczasem nie, ja jej dałem aż 5 punktów na 8, czyli powiedzmy na 5 miejscu. 8 to jest ten najlepszy, 1 to jest najgorsza. Pozwólcie, że przepłuczę sobie usta. O, do tego wziąłem takie ładne szklaneczki. Prawdopodobnie tego nie widzicie, ale ja to pokażę. To taka ładna jest czaszeczka tutaj, prawda? Pod niebieską jest podobna też. O, w sam raz do tequili. W kolorze różowym i takim, o, zresztą ja się nie znam na kolorach. Druga próbka, słuchajcie, no i to jest produkt kupiony w Tesco. Nazywa się to Orita. Chyba dobrze wymawiam. Za kwotę 44,99. I na butelce co? Mamy jakieś tam symbole meksykańskie i mamy napis. Western Spirit Drink with Tequila. Co to oznacza? Że to jest coś z tequilą, czyli tak naprawdę nie ma tequili w ogóle i rzeczywiście ten produkt nie ma numeru NOM. Ma 38% alkoholu, czyli jest to jakiś miks tequili z czymś, ale na pierwszy rzut oka gwarantuje 99% i powiem, że ja też byłbym w grupie tych osób, sięgnęłoby to jako tequilę. Orita. No dobrze, zobaczmy Oritę. Powiedziałbym taki aromat mokrego kamienia, nie, raczej mokrego betonu, ale taki bardzo delikatny. Jak jest dużo, to jest troszkę, jak jest więcej tego mokrego kamienia, to jest troszkę lepiej. Jest orzechowy. Słuchajcie, to bardziej przypomina wódkę ziemniaczaną. Ale to jest naprawdę woda wymieszana z czymś. No i to jest chyba produkt w ogóle, ja nie wiem, z Czech czy ze Słowacji. W związku z czym, no to można się spodziewać nie do końca rewelacyjnych użytych składników, przynajmniej jeżeli chodzi o tą wódkę. Original Tequila Taste. No może i tak dla Słowaków, no, bez urazy, ale sorry. To tequilą nie jest i w mojej skali oczywiście najniżej tylko jeden punkt. Kolejny produkt to jest Pistolero. Pistolero butelka, no tutaj z jakimiś rzeźbieniami, to jakaś korona jest, ma numer NOM i Pistolero nabyłem, kochani, w Kauflandzie za 44,99. Okej. Niuchnijmy. Ale muszę przepłukać po tej oricie. No, powiem taki chodnik po burzy. To jest okej, bo to tak ziemiście jest. Taki asfalt po burzy, ale to tak może romantycznie brzmi, ale nie w tym wypadku. Powiem, że niczego sobie w aromacie, ale w smaku jest słona. Słuchajcie, ona jest słona, gorzka, drewniana. Ja przy porównaniu rumów mówiłem o aromacie tektury. Spotkało się to z waszym uśmiechem. W tym wypadku jest drewniana i no tak jakbym, słuchajcie, na taką sosnę świeżą całował się z sosną, źle to brzmi. Trochę jest plastikowa. No niestety, ocena 2 na 8, czyli przedostatnia. I tu jest ciekawy produkt, słuchajcie, bo to jest tequila kupiona w Auchan za 45,99 i tu od razu, jak na nią spojrzałem, to podobieństwo do drugiej, identycznej, jeżeli chodzi o kształt butelki. Porównałem NOM i NOM jest dokładnie taki sam. No ale cóż, mogli to robić różni podproducenci, w związku z czym może będą inne w smaku? Nie,
będą takie same, ale nie zdradzajmy. I właśnie ta tequila kupiona w Auchan ma 35% alkoholu, czyli zgodnie z meksykańskim, ale właściwie chyba nie do końca z Unią Europejską. Tak jak powiedziałem, będę musiał to sprawdzić dokładniej. No cóż, aromatycznie. Jest delikatniejsza, ale to też jest kwestia tej różnicy tych kilku procent alkoholu. Wędzona, taki zmoknięty grill, czyli po burzowej nocy. Smak. Słona, alkoholowa, pomimo tego mniejszego woltażu, mocno gryząca jest. Mocno gryząca, ale ma trochę tych aromatów tequilowych i to mi się w miarę podobało. I dlatego dostała aż 6 punktów na 8. Okej. Okay. Następna. Pozwólcie. Sombrero Negro. I co ciekawe, to jest to, co mówiłem na początku. Numer nom jest dokładnie taki sam, jak w przypadku tych dwóch. Prawda? Czyli robiona właściwie w tej samej destylarni, ale przez może różnych podproducentów, a może po prostu główny producent uznał, że będzie robił tylko tequilę dla różnych brandów. Ktoś sobie stworzył brand i mówi, ej, zróbcie mi brand, prawda? No tak jak w Polsce, robi się bardzo często wódkę, że idzie się po prostu do Polmosu i mówi się, hej, mam taką butelkę, taką markę, chciałbym, żeby to w miarę tak smakowało, zróbcie. Może tak. I co my tutaj mamy? Sombrero Negro, Silver, Mexico, wszystko fajnie napisane. Super, nawet ma stoper wyjątkowo jako jedyne, czyli boją się podróbek. Dobra, zobaczmy, jak bardzo powinni się bać tych podróbek. Niuch. Aha, nie wiem, czy powiedziałem, Kauflat 49,99. Mocno orzechowe. Słone, ale nie za bardzo, bo tam były bardziej słone. Ale niestety ten aceton. No tak czy siak, wychodzi w rankingu 4 na 8. 4 na 8, czyli nie najgorzej, ale to z tego powodu, iż kolejna tequila, jaką próbowałem, ma dokładnie zawartość taką samą jak ta. Znaczy, nie wiem, czym się różnią. Dla mnie nie różniły się w ogóle. A jest to tequila Estribos, kupiona w Carrefourze za 54,99. I ja w aromacie wyłapałem, jeszcze raz to zrobię na szybko, to jest dokładnie to samo. No nie wiem, może to placebo, nie, to jest to samo, to jest też ciekawe, że właściwie ta sama zawartość, tak samo powiedziałbym atrakcyjnych butelkach, różni się pomiędzy tą, która kosztuje 45,99, ta ma 54,99, no jakieś 99 zł, starczy na cytrynę i kilo soli. W związku z czym, podobnie jak ten zalapak, 6 punktów na 8. Kolejnym produktem jest Jose Cuervo. No jest to ikona, słuchajcie. Jose Cuervo jest chyba najlepiej sprzedającą się tequilą w Stanach Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone są największym konsumentem Jose Cuervo, konsumentem tequili. Butelka jest naprawdę zacna, jest ładna. Oczywiście jest wołami napisane, że jest to Blue Agave, ale tak jak powiedziałem, każda musi mieć błękitną agawę przynajmniej 51%. Niestety nie piszą, co zawiera pozostałe 49%. 38 volt, ładna. Najładniej wyglądająca tequila z tego całego zestawienia. Ja kiedyś bardzo ceniłem sobie Jose Cuervo, aczkolwiek wydaje mi się, że Jose Cuervo zmieniło troszeczkę recepturę. Nie wiem, może po prostu te, które pamiętam, chociaż porównywałem ze starą butelką, ale może ona zwietrzała, chociaż nie powinna, ale wydaje mi się, że jest troszkę inna receptura. Jose Cuervo w Auchan, jak również w Biedronce. W Biedronce jest droższa naprawdę niż w Auchan. Auchan w ogóle ma bardzo duży wybór tequili i wszelkich trunków. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście chodzi mi o duże hipermarkety. Ona w Auchan kosztowała 59,98. Wiem, że w Biedronce 60 z hakiem. Dymna, ale tak bym powiedział troszkę i perfumowana. Ziemista.
lekko słona. Troszkę mnie te perfumy przeszkadzają. Dosłownie, tak jakbym psiknął sobie perfumy nie na szyjkę, a troszeczkę poszło w gardło. Mogłoby być lepiej, ale ma 7 na 8, czyli no, prawie najlepsze. Natomiast wizerunkowo swobodnie, jak najbardziej. Kolejny produkt to jest Agavita kupiona w Auchan za 61,99. Też ładna butelka, aczkolwiek Jose ładniejsza, przynajmniej w moim odczuciu. Numer nom mamy, chociaż małym druczkiem, proszę bardzo. No więcej specjalnie nie piszą, 38 V, fajnie, niechaj będzie, spróbujmy. Lekko dymna, świeża. Mineralna, do tego ma te takie aromaty właśnie takie aromaty kiszonego ogórka. No i w moim zestawieniu ona wygrała. Dostała 8 na 8, przynajmniej za smak i aromat. No i w końcu ostatnia tequila, najdroższa, Pueblo, kupiona w Auchan za 63,99. No i to samo, słuchajcie, to jest tak samo jak w wypadku tych dwóch, te dwie, podobnie jak Pistolero, to jest zresztą, zobaczycie, to jest identyczna butelka, Nom ma też ten sam, w związku z czym Pistolero ocenione w skali 8-punktowej na tylko 2 punkty, w związku z czym Pueblo też na 8 punktów tylko 2. A najdroższa za 63,99. Powiem Wam, że bałem się bardzo tego zestawienia i powiem Wam, że ciężko było. Jakbym mógł, to bym w ogóle na 4 dni rozciągnął to moje degustowanie. Przepraszam Was. No pamiętajcie, że po dobrej tekili nie ma problemu w dniu następnego, że Wasza głowa jest 5 metrów od Waszego ciała. Po kiepskiej tekili tak. I tekile, pamiętajcie, pije się dla smaku, chociaż wiem, że w większości wypadków jedziemy, tekila, sól, cytryna, go! No tak, zakwasicie żołądek, sól, odwodnicie i jeszcze ten kiepsko stworzony alkohol spowoduje, że raczej się odwrócicie od tekili, a tymczasem dobra tekila jest rewelacyjna, ale o tym film, o którym już wspominałem wcześniej. Kochani, mam nadzieję, że tutaj troszeczkę przypomniałem Wam, czym jest tequila, wskazałem odpowiedni kierunek, no i mam nadzieję, że ten film był dla Was w jakiś sposób pożyteczny. Jeżeli chcecie, żebym degustował dalej dla Was, męczył się z kolejnymi alkoholami, po prostu napiszcie w komentarzu, jakie alkohole chcielibyście, żebym dla Was próbował. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i pamiętajcie, ostrożnie z tobą.